Cześć, dzień dobry. Ja będę chyba za kalendarz robić teraz, bo każdego bloga zaczynam od powiedzenia, jaki dzień tygodnia jest. Więc dzisiaj jest poniedziałek. Dzisiaj jest poniedziałek, mamy w tej chwili na balkonie, termometr pokazuje mi 38 stopni, także jest rewelacyjnie pięknie i absolutnie sacharystycznie. I słuchajcie, pokażę Wam ten nasz malutki, przenośny klimatyzator. Przepraszam, Przemek poprawił mnie, że to się nie nazywa klimatyzator, tylko klimator, więc niech nomenklatura zostanie zachowana. Jest to klimator. Słuchajcie, i to jest ten nasz mały klimatyzator. On się nazywa Mesko. Ja na niego mówię mięsko. Więc to jest nasze mięsko, ale to jest to mięsko z zeszłego roku, które chodzi od wczoraj chyba, czy od przedwczoraj, jak zaczęły się te upały. O, słuchajcie, to działa na zasadzie wydmuchawy wydmuchującej zimne powietrze, które jest mrożone tutaj na dole. O, tutaj poprzez włożone wkłady, takie, które wkłada się do zamrażarki. To daje niesamowicie zimne powietrze i to jest prawda. Natomiast tak jak powtarzałam, o, tutaj te jego Matko Boska, no to części plastikowe biegają, ta żeluzja taka, wiecie, ona się porusza i rozgarnia tym sposobem powietrze na prawo i lewo. Ale tak jak mówiłam, on jest bardzo fajny, natomiast jest mało wydajny. Ale nawet przy dzisiejszych upałach po prostu siedzenie przy nim to jest rewelacja, bo on naprawdę daje bardzo zimnym powietrzem, dopóki oczywiście mu się te wkłady nie roztopią i dopóki ta woda nie zrobi się ciepła, no bo wtedy, no nie to, że daje ciepło powietrze, po prostu daje takie samo, jak jest w całym domu, prawda? Także tak jak powiedziałam, klimatyzator, wiecie, dla odmiany piję gorącą kawę na te upały, ale też kiedyś słyszałam, że gorące napoje znacznie lepiej wychładzają organizm niż zimne, podobno, gorzkie. Tak, słyszałam. Dlatego podobno ci nomadowie, którzy mieszkają w tych upalnych temperaturach, piją zawsze bardzo, bardzo gorącą herbatę z łojem jaka. Nie zazdroszczę, ale podobno to schładza organizm, a ja piję bardzo gorącą kawę ze śmietanką. Ale ja nie o tym. Chciałam Wam powiedzieć, że dla tych z Was, którzy chcieli, żeby podlinkować ten nowy klimatyzator, który kupujemy, to informuję, że został zakupiony. Został już wysłany i prawdopodobnie jutro będzie u nas w domu, także jeżeli uda się jutro, to jutro, a jeśli się nie uda, to pojutrze. Wrzucę Wam link właśnie z tym klimatyzatorem. Znaczy wrzucę Wam, jeżeli on się sprawdzi, bo jak on się nie sprawdzi, to tego odeślę. Sprawdzałam dzisiaj dokładnie wszystkie te jego parametry. I wydajność jego, słuchajcie, według oczywiście parametrów jest dwa razy większa niż tego właśnie naszego tutaj. No więc jeżeli ten nasz schładza temperaturę o 2-3 stopnie, no to jeżeli tamten schłodzi o 6 stopni, to ja będę przeszczęśliwym człowiekiem. Poza tym będą chodziły dwa. Mówicie, tak sobie pomyślałam, żeby Gawrysiu było przyjemniej, to do tego jej małego pokoiku wrzuci się ten mały klimatyzator, a do tego dużego, no to wiadomo, ten duży. I o tyle jest fajne, że tamten duży ma timer, ten mały nie ma, więc można sobie wstawić do sypialni bez strachu, że woda się skończy i się pompka zatrze. Można sobie go ustawić na przykład na 1,5 godziny i on sobie sam się wyłączy. Rewelacyjna sprawa w takie upały. A wiecie, ja mam na przykład taką przypadłość, nie wiem jak Wy, że jak chodzi mi wentylator, to mnie to niesamowicie usypia, kołysze mnie jak na morzu. No, i to tyle w kwestii klimatyzatora na tą chwilę, a chcę Wam pokazać, że przyszło do mnie moje ulubione, o Boże, moje długo wyczekiwane, to chciałam powiedzieć, moje długo wyczekiwane zamówienie z Glam Shopu, ponieważ Glam Shop w tej chwili miał, już nie ma chyba, miał promocję urodzinową. I było do chyba 60% w dół na cały, albo praktycznie większość, może tak powiem bezpieczniej, większość asortymentu w bardzo dużej promocji, także miałam w koszyku bardzo wiele rzeczy. Oczywiście wszystkich ich nie kupiłam, dlatego że nie mam takiej potrzeby, ale ja dokładam sobie bardzo dużo rzeczy do tego koszyka z nadzieją, że właśnie jakaś promocja się pojawi. No i się pojawiła i tak jak zwykle wysyłają w ciągu 2-3 dni, tak teraz czekałam chyba 1,5 tygodnia, ale wiecie, jak się pół Polski rzuciło na zakupy do Glam Shopu, to no niestety czas wysyłki się wydłużył. Także nie przedłużając, pokażę Wam
Dzięki cudeńka do mnie przyszły. Mam nadzieję, że tu się ustawiłam o na tyle, że coś będzie widać. Nie mam tutaj dużo rzeczy, bo wiecie, wcale nie miałam takiej potrzeby, żeby kupować dużo rzeczy. Bardziej przyznam się szczerze, kupiłam to, żeby to przetestować i cieszyć się tym, niż dlatego, że miałam taką potrzebę. Także mam tutaj, słuchajcie, tak, podkład. Mam na tą paletę, o się przyglądała mi bardzo, bardzo długo, ale ona kosztowała około stówki, chyba 90 zł. I tak naprawdę czekałam, żeby ją Hania przeceniła, no i się doczekałam. Jest pędzelek i dwa pojedyncze cienie. Wszystko Wam już pokazuję. Cień. Podkład to jest nowy, znaczy nowy, on już nie jest nowy, ale jedna z nowszych rzeczy w Glam Shopie. To jest podkład, ten mój to jest kryjący klasyk. I w odcieniu ciepły 3. Ja ciepłego nie potrzebuję, ale wiecie, były praktycznie wszystkie wykupione. A jest, tak sobie myślę, że jakoś tam dam radę go ograć. Z takim bardzo ładnym letnim kolorze. Nie za ciemnym, ale ewidentnie letnim, bo na tą zimę to będzie za ciemny. Potestujemy, zobaczymy. On jest generalnie kryjący, tak tutaj piszą, że od średniego do pełnego krycia można nim uzyskać. Przetestujemy sobie. Bardzo ładnie wygląda na ręku, zobaczymy jak będzie wyglądał na twarzy. Powinien wyglądać dobrze, bo na ręku nie wchodzi we wszystkie załamania skóry, więc raczej nie powinien postarzać. O, i to jest paleta, która nazywa się Kosmiczne Pieczarki. Jeszcze jej nie otwierałam, żeby było jako nowość dla wszystkich nas. O, jest lusterko! Do tej pory nie było w Glam Shopowych paletach lusterka, ale jest. O, one są jeszcze pozabezpieczane, także zdejmę te wszystkie zabezpieczenia. Słuchajcie, to jest paleta w takich neutralnych odcieniach. Zimno-neutralnych, o, tak powiedzmy. Mamy tutaj 9 cieni, 4 są, widzę, matowe. Tu jest jakiś satynowy, te dwa są satynowe, a to są perły. Albo ultra perły. Muszę dobrze poczytać, glam shopowe. Turbo pigmentów tu chyba nie ma, ale nie ma znaczenia. Nie wiem, ona teraz kosztowała chyba około 50 zł, jeśli dobrze pamiętam. Nie pamiętam, nie będę kłamać. Sprawdzę i powiem Wam, jak będziemy sobie testować. I wzięłam jeszcze jeden pędzel. Pędzelek jest właśnie... Pędzelków nigdy za dużo, także on też był w jakiejś hiperpromocji, więc go po prostu wzięłam. Mam kilka pędzli z tej serii, z tego wydania, tego biało-złotego. Sprawdzają się wszystkie rewelacyjnie, więc ten na pewno też. Jest dosyć duży, będzie można nim sobie całą powiekę omieść. O, tak to wygląda. I dwa pojedyncze cienie, które włożę sobie do kasetki. Słuchajcie, no nie mogłam ich nie wziąć, ponieważ one były w promocji po 5 zł. Więc musiałam wziąć. Jeden jest, nie wiem po co mi tyle brązów, przyznam się szczerze, ale wiecie, piękne brązy to jest zawsze dobry wybór, szczególnie za 5 zł. Dobrze, nie będę się usprawiedliwiać, bo... No nie, tam nie będę się usprawiedliwiać. Kupiłam, są i już. A ten drugi oczywiście też jest w brązie, nazywa się Podstawa. I podstawa wygląda tak, jest błyszcząca. To jest jakaś perełka. Piękna, ze złotą poświatą do opalonej twarzy. Rewelacja. I słuchajcie, bo już pewnie wszyscy mają, tylko ja nie mam, więc kupiłam dzisiaj ogóreczki. Mamy obok siebie warzywniak, w którym sprzedawane są praktycznie, nie wiem, 70-80% sezonowych rzeczy. To jest z gospodarstwa właśnie tych właścicieli. I przyniosłam sobie kilogram ogóreczków. Zaraz o, będę je myć. Kupiłam sobie, jedną już mam w domu, ten zestaw do kiszenia, więc wzięłam drugi, żeby mi nie zabrakło. Mam jeszcze osobno chrzan i jedną główkę czosnku, bo u mnie czosnek w ogórkach to musi być w dużej ilości. Także zaraz je myję. Jest fajnie, wiecie, bo one nie leżą na słońcu. Mają taki fajny ten warzywniaczek, że wszystko jest pochowane i mają klimatyzowane wnętrze i na zapleczu właśnie te wszystkie rzeczy leżą, mimo tego, że teraz sprzedają na dworzu, to za sobą mają takie, wiecie, klimatyzowane wnętrze, gdzie te wszystkie rzeczy leżą.
Także super, te ziemniaki, mówię, te ogórki nie leżą na wierzchu cały czas i się nie kiszą. Także ja lecę myć ogóry, wstawiłam już, znaczy nie wstawiłam, obrałam, Boże, kłamie, Gabresia obrała ziemniaki, ja je wstawiłam do garnka, zaraz będę je robić i mam już gotowe kotlety posmażone wczoraj właśnie, z samego rana, żeby przed upałem zdążyć. Dostałam już od Przemka powiastkę, że za, nie wiem, w tej chwili to już za 15 minut będzie w domu. Więc wstawiam ziemniaki, odgrzewam kotlety i mam surówkę z czerwonej kapusty z jabłuszkiem. Zmusiłam się, żeby zrobić. Surówkę mogę robić w taki upał, to nie ma problemu, byleby tylko nie kazali piekarnika włączać albo jakichś, wiecie, ciast piec, bo masakra. Właśnie w związku z tymi upałami to tak myślę, żeby kupić królikowi do klatki tą matę taką chłodzącą, żeby mógł sobie biedny siedzieć, bo on tutaj w tej kuchni, nie dość, że sama kuchnia, miejsce, w którym się gotuje, to jeszcze on w tym futrze, także dość przerażające połączenie, dlatego myślę, że chyba kupię mu tą matę, nawet nie wiem na jakiej zasadzie ona działa, ale się dowiem, a jak się dowiem, to Wam powiem, może Wam się przyda dla Waszych zwierzaków, dla piesków dużych i małych też są tematy. Ja nigdy tego wcześniej nie widziałam, teraz u nas w sklepie widziałam takie tematy, więc muszę zgłębić temat, bo kurde, jak ja patrzę na to jego długie futro, to aż mi go żal. Dobra, nie przedłużam, kończę, idę robić obiad, a jeżeli będę coś miała do powiedzenia jeszcze wieczorem, to się odezwę. Myślę, nie wiem, coś chciałam jeszcze powiedzieć, ale wiecie, skleroza. Trudno. Na razie.